Klaudia Szustek, witam Państwa. Zapraszam na szczegóły prognozy pogody. Najbliższa noc przyniesie pogodną i bezchmurną aurę na południowych i zachodnich krańcach Polski, a także w centrum. Niewielkie zachmurzenie pojawi się w Białymstoku i w Lublinie. Termometry wskażą od 6 stopni w Olsztynie i w Białymstoku, 8 w Warszawie, do 9 w Katowicach. Ciśnienie wzrośnie do 1030 hektopaskali. Tyle zanotujemy w Warszawie. Jutrzejszy dzień w Europie przyniesie opady deszczu w Skandynawii oraz na Wyspach Brytyjskich oraz dużą dawkę słońca w Paryżu, Wiedniu i w Dublinie. Termometry wskażą od 14 do 16 stopni w Skandynawii, 20 w Londynie i 26 w Atenach. Przejdźmy do prognozy pogody dla Polski. Piątek w całym kraju przyniesie pogodną i słoneczną aurę, chociaż druga część dnia może przynieść niewielkie zachmurzenie na południowych krańcach Polski. Temperatury bardzo wysokie, aż do 21 stopni w Małopolsce, 20 stopni zanotujemy na południowym zachodzie, 19 w Poznaniu i w Łodzi i 17 na północnych krańcach. Ciśnienie powoli spada, jutro 1026 hektopaskali. Sprawdźmy prognozę pogody na 3 kolejne dni. W sobotę przelotne opady deszczu pojawią się tylko na Pomorzu, na termometrach maksymalnie 20 stopni na Podkarpaciu. Niedziela z przewagą pogodnej, słonecznej aury, temperatury w granicach 14 do 16 stopni. W poniedziałek opady obejmą obszar zachodnich krańców Polski. Temperatura maksymalna wyniesie 20 stopni w centrum i na Dolnym Śląsku i 15 stopni na Pomorzu. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.